widzicie, gaz jest zmarznięty i nie chce się palić od iskry. Zobaczmy, żeby zapalić. No takie są niestety mankamenty kuchenki gazowej w zimę. No ale nic na tym tracimy. Tak, przede wszystkim witajcie na moim kanale. Wybrałem się dzisiaj na chwileczkę, ale tylko po to, żeby nakręcić odcinek specjalny. Odcinek specjalny na temat bushcraftu. Jak odbieramy bushcraft, co to jest, czym dla nas jest bushcraft. Ale o tym za chwileczkę, jak będzie gotowa kawa. Czym jest dla mnie, czym jest dla was bushcraft? W moim przypadku bushcraft to jest coś takiego jak oderwanie się od zajęć codziennych, od monotonnej pracy, od dnia codziennego, od ludzi, aby oderwać się po prostu od tego wszystkiego. Jedziemy na łono dzikiej natury, na jakieś odludne tereny, tam spędzamy miło czas, obozujemy, rozwieszamy hamaki, rozbijamy tarpy i chociaż przez pewien czas chcemy być sami. Ale są też tacy ludzie, spotkałem takich ludzi podczas mojej wędrówki, którzy bushcraftu nie traktują jako coś przyjemnego, tylko po prostu dla nich bushcraft to jest dzień codzienny. Oni bushcraftują z przymusu. Mówię o bezdomnych. Niedawno właśnie podczas mojej wędrówki po takich chaszach, kniejach w pobliżu miasta natknąłem się na obóz bezdomnego. Jego akurat nie było. Nie było akurat w tym obozie, ale trochę głupio się czułem. Wszedłem na teren jego obozu i sfilmowałem to. Pokażę wam później na filmiku, jak to wyglądało. Widać, że gościu był bardzo poukładany, bo w jednym miejscu była sypialnia, było miejsce było łóżko, była sypialnia, w drugim miejscu było miejsce na toaletę, czyli tam, gdzie się golił, gdzie się mył. W innym miejscu z kolei była kuchnia. Była zaimprowizowana, oczywiście w cudzysłowie, szafa. Tam trzymał swoje jakieś tam rzeczy, ubrania. Drewno na opał miał pięknie odłożone, przygotowane, przykryte. Nie przypuszczam, żeby to był jakiś obóz bushcraftera, bo to na pewno był obóz bezdomnego, to zresztą było widać po tym wszystkim. Tak jak mówiłem, trochę głupio się czułem. Czułem się tak, jakbym chodził po cudzym mieszkaniu pod nieobecność jego gospodarza.
Więc tak, jak widzieliście na filmiku, to był kręcony telefonem komórkowym, więc jakoś może nie powala, ale to nie o to chodziło. Sami widzicie, że człowiek miał naprawdę fajnie wszystko poukładane. Tak jak mówiłem, trochę głupio się czułem, tak grzebiąc po garkach, to oglądając co to jest, ale dla mnie to było takie fajne, że tak miał to wszystko poukładane. Spędziłem tam tylko chwileczkę, odszedłem, ale musiałem w jakiś sposób podziękować za to, że byłem w jego mieszkaniu pod jego nieobecność, więc miałem tam ze sobą jakąś konserwę, chyba ze dwie bułki, zostawiłem mu tam w kuchni, myślę, że jak przyszedł, to sobie to skonsumował. Ale jak widzicie, tacy ludzie też są między nami, dwukrad z przymusu. Uwierzcie mi, że w ten sposób nie chciałbym żyć. Ale to może spotkać może każdego. Nigdy nic nie wiadomo. To chyba na tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. I mam wielką prośbę, jeżeli spotkacie na swojej drodze kogoś takiego, to zauważcie w nim człowieka. Jeżeli macie mu coś zostawić, może nie pieniądze, ale jeżeli macie jakąś żywność, zostawcie ewentualnie, jeżeli spotkacie, będzie w dniu obozowania, dajcie mu. Na pewno się ucieszę.